dobry. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym będziemy razem z kolegą Krzysztofem Kosarzyckim. Dzień dobry. Będziemy porównywać dwa świetne Volvo V60 Cross Country. Pierwsza generacja modelu Volvo V60 Cross Country produkowana była w okresie od 2015 roku do 2018 roku. Druga generacja została zaprezentowana we wrześniu 2018 roku i jest aktualnie produkowanym modelem. W modelu dostępne były jednostki silnikowe diesla oraz silniki benzynowe. W tym modelu zamontowany jest silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, mocy 245 koni mechanicznych oraz dostępna jest 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów. W drugiej generacji również dostępne były silniki zarówno diesla, jak i silniki benzynowe. Ten konkretny egzemplarz posiada silnik o mocy 250 koni, silnik benzynowy, napędzający wszystkie osie. Dostępny w gamie jest silnik diesla o mocy 190 koni, również z napędem na 4 koła. Co ciekawe, oba warianty mają system Haldexa 5. generacji. Pierwsza generacja V60 Cross Country miała długość 4 m 63 cm. Druga generacja miała długość 4,78 m, a jej szerokość to 2,04 m. Z kolei szerokość pierwszej generacji to 2,09 m. Co istotne, tak naprawdę w tych dwóch samochodach jest ważny prześwit. Oczywiście w mojej drugiej generacji mamy aż 21 cm prześwitu. Ta wartość mogłaby zawstydzić niejednego SUV-a. U mnie z kolei w moim samochodzie mamy 20,5 cm. Kiedy porównujemy te dwa modele, warto tak naprawdę zastanowić się nad tym, co wyróżnia je na rynku. Tak jak wspomnieliśmy o prześwicie, które jest istotne, to jest to genialny kompromis pomiędzy klasycznym kombi a SUV-em. To prawda. Model V60 Cross Country jest doskonałym połączeniem między luksusowym kombi i samochodem, który zawiezie nas gdzieś za miasto. Krzysztof, porównajmy te dwa samochody dla naszych przyszłych klientów pod kątem stylistyki, wyposażenia. Co oba samochody oferują? Zacznę może od mojej drugiej generacji. Zwróć uwagę, jak ostro są zarysowane linie nadwozia, jeżeli chodzi o przód, jak masywny mamy grill oraz jak doskonale mamy wykończoną dolną część zderzaka, aby ułatwić nam jazdę w lekkim terenie. Mamy tutaj reflektory w technologii LED. W tym konkretnym egzemplarzu jest to opcja dodatkowa, dzięki której te reflektory są aktywne. To oznacza, że światło podąża na zakrętach, doświetlając nam dodatkowe odcinki. Gdy na naszej drodze pojawia się samochód nadjeżdżający sprzeciwka, bez zmiany świateł wycina obiekt i nie jest on oświetlony. Dzięki temu bezpiecznie możemy podróżować również nocą. Zwróciłeś uwagę na aspekty takie jak nowy grill, nowe logo i rzeczywiście to są takie pierwsze elementy, które te samochody różnią, ale warto podkreślić również jest to, że to jest cały czas Volvo. Ta marka się rozwija, ta marka idzie do przodu. Niemniej, czy mój samochód ze starszą generacją wyposażenia, czy twój z nowszą generacją, cały czas spełnia wszystkie potrzeby naszych klientów. U mnie z kolei zamontowane są światła biksenonowe, które również potrafią skręcać, doświetlają zakręty, a w najbogatszej odsłonie również mają tą funkcję wycinania innych aut bądź przeszkód na swojej drodze. To, co również łączy te auta, to świetne zabezpieczenie zarówno pierwszej generacji, jak i drugiej do jazdy w terenie. Mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenia poszerzające nadkola i chroniące je przed ewentualnymi przeszkodami, jakie spotkamy w terenie, oraz progi łącznie z tylnymi nadkolami i świetnie zabezpieczony również zderzak przedni, abyśmy mogli bezpiecznie i komfortowo podróżować w terenie.
Widzę, że w Twoim samochodzie zamontowana jest w znaczku, w logo Volvo kamera. To prawda, jest to jedna z czterech kamer, która tworzy obraz 360 stopni w tym Volvo. To oznacza, że możemy podczas parkowania zobaczyć samochód niemal z lotu ptaka i móc bardzo perfekcyjnie zaparkować. Twoje auto też posiada kamerę. W moim samochodzie dostępna była kamera montowana z tyłu, jak również opcjonalnie kamera z przodu o obrazie 180 stopni. To było dobre rozwiązanie, które pozwalało klientom, kiedy wyjeżdżają z bramy bądź z miejsca parkingowego, zobaczyć, co się dokładnie dzieje przed samochodem. Kamery to nie wszystko, co oferuje Volvo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. W obu tych egzemplarzach mamy również tempomat. W moim przypadku jest to tempomat aktywny, który dostosowuje prędkość tego pojazdu do pojazdu poprzedzającego. W pierwszej generacji dostępny był tempomat klasyczny w wyposażeniu standardowym, ale również w pakiecie IntelliSafe Surround można było nabyć tempomat aktywny z wszystkimi możliwymi systemami bezpieczeństwa. Zatem system utrzymywania samochodu w pasie ruchu, system ostrzegania o kolizji, ale to, co jest chyba kluczowe i najważniejsze dla Volvo, to w każdym modelu, bez względu na jego doposażenie, system City Safety. Najważniejszy system wspomagający kierowcę pod kątem uniknięcia kolizji. Tak, to prawda. Oczywiście poza uniknięciem kolizji samochód jest w stanie również zatrzymać się w sytuacji, jeżeli wykryje zagrożenie na drodze w postaci rowerzystów, dużych zwierząt, czy też pieszych, którzy wieczorami będą spacerować również drogą. W pierwszej generacji tego modelu system City Safety to był początek. To był moment, kiedy Volvo montowało to w samochodzie w wyposażeniu standardowym i działało to przy prędkości do 50 km na godzinę i różnicy między pojazdami 15 km na godzinę. Dzięki temu rozwiązaniu w ruchu miejskim, tym najczęstszym, którym wykorzystujemy samochody, samochód zrobi wszystko, aby ograniczyć możliwe skutki kolizji, a przede wszystkim uniknąć najechania na inny pojazd. Mhm. Natomiast kiedy montowaliśmy systemy dodatkowe w pakiecie IntelliSafe Surround, on również miał system wykrywania pieszych, wykrywania rowerzystów, ale była to opcja dodatkowa. City Safety to nie wszystko, co w zakresie bezpieczeństwa oferuje nasze Volvo. Mamy tutaj w naszym wyposażeniu dodatkowym opcję Pilot Assist. Jest to połączenie dwóch funkcji, aktywnego tempomatu oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. To powoduje, że w ruchu miejskim nasz samochód będzie nas wspierał i reagował w sytuacji, jeżeli nagle ktoś przed nami, załóżmy, obniży prędkość lub zatrzyma się. Co ciekawe, oba samochody mają również rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa dla osób siedzących w środku. Mamy system SIPS, jeżeli chodzi o całą karoserię. Ten system SIPS to tak naprawdę stal borowa, dodatkowe wzmocnienia boczne, dzięki którym te samochody wytrzymują większe naprężenia metalu. Również system WIPS to system pod kątem foteli, zabezpieczenia kręgosłupa pasażera, tak jak i kierowcy, dzięki czemu jesteśmy przygotowani w sposób najbardziej optymalny do tego, aby odnieść jak najmniejsze skutki poniesionych obrażeń. Myślę, że o bezpieczeństwie Volvo moglibyśmy rozmawiać godzinami. Natomiast dla naszych klientów również ważne jest to, co te samochody oferowały w środku, jakie elementy wyposażenia, dodatki, które uprzyjemniały jazdę. Mam propozycję, sprawdźmy to. Zacznijmy od Twojego samochodu. Zapraszam. Jak się czujesz na tych fotelach? Wiesz co? Pierwsze wrażenie to bardzo solidnie wykonane i świetnie trzymające fotele. Wydają się bardzo komfortowe. To, co jest warte podkreślenia, to w tym samochodzie, ale wydaje mi się również i w Twoim, to są dokładnie te same fotele, które montowane są w najbardziej topowej wersji Volvo modelu XC60. Tak, to prawda. Fotele w moim egzemplarzu są również bardzo komfortowe i również znajdują się w wersji XC60, co znaczy, że są naprawdę dobrej jakości. Opowiem Ci o rozwiązaniach, jakie oferuje ten model dla klientów. Widzę, że nie masz klasycznego wskaźnika. Tak, już w tym modelu zamontowany jest wskaźnik cyfrowy TFT, który ma trzy różne formy. Zobacz. Mamy w tej chwili wyświetlacz do jazdy sportowej. Możemy go zmienić w sposób łatwy do jazdy ekonomicznej, dzięki czemu ekoprzewodnik, uzyskując jak najniższe spalanie, pokaże nam literkę E.
ciekawa zabawa dla kierowcy, jechać samochodem benzynowym o bardzo dużej mocy, tak oszczędnie, aby być przez samochód za to nagrodzonym. Czyli świetna wskazówka dla tych, którzy chcą skorzystać z eco-drivingu. Dokładnie tak. I mamy również trzecią funkcję, tryb Elegance. Dodatkowo każdy z tych trzech elementów ma trzy różne odcienie. Świetne rozwiązanie. Widzę, że w tym konkretnym modelu można było spersonalizować swoje auto. Dokładnie tak. Volvo na to pozwalało. Też, no, zobaczcie, jeżeli chodzi, mamy duży wyświetlacz centralny, 7-calowy. Mamy w standardzie zamontowaną nawigację, podgrzewane fotele. Ja dodatkowo w tym samochodzie mam podgrzewaną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę. Zatem te wszystkie kluczowe elementy, które są ważne z punktu widzenia komfortu podróżowania. Mhm. Wiesz, zwróciłem uwagę również na jakość tych wyświetlaczy. Pomimo słonecznego dnia idealnie widać zarówno dane samochodu, jak i nawigację. To prawda. Volvo przy produkcji swoich modeli zwraca szczególną uwagę, aby one były jak najbardziej przyjazne dla użytkowników. W związku z czym zwraca uwagę, aby deska rozdzielcza była miękka, to nic nie trzeszczało, nic nie skrzypiało, żeby się nie odbijała w przedniej szybie, jak również to, żeby wszystkie elementy były bardzo czytelne i klarowne. To jest trochę taki surowy, skandynawski design. To znaczy dużo informacji, ale w sposób ładnie podanych, ładnie zaprezentowanych, aby nie odwracało uwagę od prowadzenia pojazdu. Wiesz, to, na co też zwróciłem uwagę w tym samochodzie, to naturalne materiały. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest prawdziwe aluminium. To nie są żadne imitacje, to są bardzo porządne i solidne materiały, łącznie z tymi zlokalizowanymi tutaj na drzwiach. Tak, Volvo do tego przykłada szczególną wagę. Jeżeli mamy kierownicę skórzaną, to ona ma być skórzana. Jeżeli mamy w samochodzie montowane drewno, to ma być drewno. Szwedzi nie idą na kompromis. Szwedzi wychodzą z założenia, że samochód ma być pewnym kontynuacją światopoglądu, jeżeli chodzi o wizualizację, bezpieczeństwo, o środowisko. W związku z czym tu nie ma półśrodków. To wszystko ma być tak naprawdę to, czego oczekują klienci. I ten samochód to oferuje. To prawda, Volvo niczego nie udaje, tak jak cross country świetnie jeździ w terenie, tak wnętrze tego samochodu również posiada prawdziwe, wysokiej jakości materiały, które sprawiają, że czujemy się tutaj bardzo komfortowo. Nie wiem jak ty, ale ja włączyłem już ogrzewane fotele, zaczyna być bardzo przyjemnie w aucie. Może teraz sprawdzimy, jak nowa generacja radzi sobie z zaopatrzeniem klienta. To chodźmy. Zatem teraz ja siadam po stronie pasażera. Maćku, jak twoje wrażenia? No wiesz co, wiem, że siedzę w Volvo, ale ten samochód w środku jest zupełnie inny w odniesieniu do mojego samochodu. Tak, wnętrze Volvo zmieniło się, ale nadal zachowało swój skandynawski minimalizm. Zwróć uwagę na uporządkowanie sterowania tym samochodem do jednego głównego wyświetlacza zlokalizowanego pionowo. Jest to wyświetlacz dotykowy, na którym możemy zarządzać wszystkimi funkcjami samochodu. Natomiast najbardziej podstawowe przyciski ograniczają się do liczby tylko kilku, po to, żeby nie rozpraszać kierowcy podczas jazdy. Większością funkcji możesz również sterować za pomocą przycisków na kierownicy, ale po kilku minutach użytkowania tego wyświetlacza bardzo łatwo i szybko będziesz mógł sterować podstawowymi funkcjami Volvo. Oczywiście w tym samochodzie możemy mieć jeszcze trzeci wyświetlacz, to czego w twojej generacji jeszcze nie było. Tutaj oprócz wyświetlacza centralnego i również zegarów na wyświetlaczu ciekło krystalicznym, który również występował u ciebie, mamy do dyspozycji wyświetlacz przezierny, tak zwany HUD, na którym najbardziej podstawowe funkcje będą wyświetlane na szybie przed tobą, abyś bez odrywania wzroku mógł zobaczyć najważniejsze informacje, takie jak prędkość, wskazówki nawigacji, po to, abyś mógł komfortowo podróżować i bezpiecznie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, do uruchomienia tego samochodu nie potrzebuję mieć nigdzie usytuowanego kluczyka, bo działa po prostu bezdotykowo. Tak samo jak otwarcie tego samochodu posiada również system Keyless, który pozwala otworzyć samochód
bez użycia kluczyka fizycznie. Wiem, że w Twojej generacji też ta opcja była dostępna. Tak, jeżeli chodzi o system bezkluczykowy, w pierwszej generacji była ona dostępna, natomiast samochód był zawsze uruchamiany z poziomu wsadzenia kluczyka centralnie. W momencie, jeżeli oczywiście mieliśmy ten system, to rozwiązanie, to mogliśmy już trzymać kluczyk w torebce bądź w kieszeni i wówczas ten system również działał. Ale muszę się z Tobą podzielić takimi moimi pierwszymi wrażeniami, bo tak obserwuję ten samochód, kiedy opowiadałeś mi o nim, jak to wygląda i wiem, że jest to Volvo. Cały czas wiem o tym, że to jest marka szwedzka, gdzie te materiały, jakość tych materiałów, prawdziwe drewno, prawdziwe aluminium, wszystko wygląda znakomicie. Ciekawe rozwiązania, tak jak wspomniałeś, dotykowy ekran, podstawowe przyciski, sposób odpalania, uruchamiania samochodu, coś nowego. Niemniej to powoduje, że to jest wszystko czytelne, bardzo klarowne i łatwo dostępne dla użytkownika. Mhm. Zwróć uwagę, że pomimo czasu Volvo nadal stosuje naturalne materiały. Zwróć uwagę, to jest niemalże to samo aluminium, które jest w Twojej generacji zastosowane. Tu mamy akurat drewno, w Twoim przypadku było to aluminium. Tu mamy naturalne, prawdziwe drewno, które sprawia, że pomimo tego, że jedziemy samochodem klasy kombi, czujemy się bardzo luksusowo. Mamy tutaj również bardzo dobre nagłośnienie Harman Kardon. Mamy tutaj trzy poziomy wyposażenia. To jest jeden z lepszych dwóch, które są dostępne w tym samochodzie. Oprócz tego nagłośnienia możemy jeszcze wyposażyć ten samochód w bardzo dobre nagłośnienie Bowers & Wilkins, które daje świetne doświadczenia akustyczne. Jeżeli chodzi o Harmana, firmę Harman Kardon, ona rzeczywiście też była dostępna w mojej generacji, ale wówczas był to topowy model wyposażenia. Bowersa niestety w mojej generacji jeszcze nie było. Ale myślę sobie też tak, że Volvo to rozwija te wszystkie systemy, te wszystkie elementy. I tak jak wspomniałeś o sterowaniu samochodem za pomocą przycisków na kierownicy, u mnie też to było dostępne, natomiast nie wszystkie funkcje były osiągalne. Aczkolwiek myślę sobie tak, że z poziomu kierowcy jak najbardziej to się sprawdza i to wszystko działa i funkcjonuje. Zwróciłem uwagę też na to, że masz tutaj dwa dodatkowe przyciski. Co to jest? Jedna z nich, litera P, jest to hamulec sterowany elektrycznie. Natomiast litera A jest to świetne rozwiązanie, tak zwany auto hold, który pozwala nam bez trzymania nogi na hamulcu, jadąc w korku, zatrzymać pojazd i to automatycznie pojazd sam będzie blokował hamulce po to, żebyśmy byli bezpieczni. W momencie, jak rozkojarzymy się, to po prostu samochód dalej ma zablokowane hamulce. Przestaje być aktywny w momencie, kiedy dotykamy pedału gazu i auto rusza. To fajne rozwiązanie i muszę powiedzieć, że akurat tego brakowało w moim samochodzie. Zwróćmy też uwagę na personalizację tego samochodu. Mamy tutaj możliwość skorzystania z trybów jazdy. Aha. To u Ciebie nie występowało, a może być to bardzo przydatną funkcją. W naszym tunelu środkowym mamy zlokalizowany przycisk, który pozwala nam wybrać jeden z trybów jazdy. Eco to bardzo oszczędna jazda. Podobnie tak jak u Ciebie daje wskazówki, jak jechać ekonomicznie. Komfort jest to codzienne użytkowanie, jest to domyślny tryb jazdy, który zawsze się pojawia. Bardzo ciekawą opcją jest tryb indywidualny. Tutaj w naszym menu możemy dobrać konkretne preferencje i za każdym razem, gdy wybierzemy ten nasz indywidualny tryb, samochód może być na przykład dużo bardziej dynamiczny, hamulce mogą reagować szybciej, układ kierowniczy może być nieco sztywniejszy. To wszystko możemy sobie ustawić w naszym menu. Mamy też tryb Dynamic, który dba o wysokie osiągi. Tutaj zwykle po uruchomieniu tego samochód pracuje na nieco wyższych obrotach po to, żebyśmy w każdym momencie mogli dynamicznie tym autem jechać. No i coś świetnego, co w cross country bardzo się przydaje, to off-road. Co ten tryb nam daje? Oprócz tego, że dba o przełożenia skrzyni biegów, abyśmy mogli podjechać pod każdą nierówność, to do tego jeszcze posiada asystenta zjazdu. To powoduje, że w przypadku bardzo stromych zjazdów samochód pomaga nam, hamując i dostosowując prędkość do bezpiecznego zjazdu z naszego wzniesienia. A czy ten system off-road również zmienia zawieszenie, jeżeli chodzi o prześwit?
w momencie, jeżeli wyposażymy samochód w zawieszenie pneumatyczne, jest taka możliwość w serii 60. W przypadku mojego samochodu, mojej generacji, dostępny był system 4C. To był system dodatkowego zmiany, tak jak tutaj pokazałeś, trybów użytkownika, trybów jazdu. Również tam były trzy tryby, tryb sport, tryb advanced, które zmieniały charakterystykę napędową samochodu i one rzeczywiście były odczuwalne, ale była to dodatkowa opcja, nie występująca w wyposażeniu standardowym. Wspomnieliśmy o kamerze. Za pomocą tego jednego przycisku możemy zobaczyć nasz samochód. Spójrz, rzeczywiście, co Ci przypomina ta wizualizacja? Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to fakt, iż obraz jest doskonały. Mamy odniesienie, odwzorowanie jeden do jednego tego, co się dzieje na zewnątrz pojazdu. W związku z czym mam takie poczucie, że kiedy będę parkował w zatłoczonym mieście, w miejscach ciasnych, dokładnie zobaczę wszelkie przeszkody, kwietniki, słupki, elementy, które mogą uszkodzić mój samochód, ale również kiedy będę jechał w lesie bądź w terenie i wiem, że mam ciasne miejsce do przejechania, mogę ten system, jak rozumiem, wykorzystać do tego, aby bezpiecznie i komfortowo przejechać. Oczywiście, ale to jeszcze nie wszystko. Wspomniałeś o zatłoczonych miejscach do parkowania. Ten samochód można wyposażyć w asystenta parkowania i tylko z Twoim udziałem samochód przejmie sterowanie kierownicą. Za pomocą systemów wbudowanych w pojeździe znajdzie dla Ciebie odpowiednie miejsce, które zmierzy i oceni, że będziesz mógł tam bezpiecznie zaparkować. Zaparkuje za Ciebie, a Ty będziesz tylko odpowiedzialny za to, żeby zmieniać biegi i pilnować momentu, w którym auto miałoby się zatrzymać. No to są genialne rozwiązania. Tak naprawdę widzę, że Volvo swoimi systemami poszło bardzo daleko do przodu. To jest rzecz, z której warto jest korzystać, chociaż zawsze to, co też podkreśla producent i co my często mówimy, wszystko zależy od kierowcy, od użytkownika, bo to jest na pierwszym miejscu, ale te systemy nas w sposób wspaniały wspierają. No i rzeczywiście warto takie systemy mieć zamontowane w swoim samochodzie. Zwróć uwagę również na lusterka zewnętrzne. Widać w nich pewną wizualizację. Jest to nic innego jak system BLIS, czyli monitorowanie martwego pola. Wiem, że to było również dostępne w Twojej wersji, prawda? Tak, jak najbardziej system BLIS był dostępny w pierwszej wersji Volvo V60 Cross Country, natomiast działał to w inny sposób. Otóż mieliśmy zamontowane lampki na słupku A, pomarańczowe lampki, które informowały nas o tym, że jakiś samochód znajduje się w martwej strefie. To świetne rozwiązanie, jeśli mówimy o tym, jak auto spisuje się w mieście. Ale jazda w mieście to również potrzeba komfortu. W tym modelu możemy mieć również masaż foteli, dzięki czemu nawet największe korki nie będą nam straszne. Mamy również pamięć fotela, więc kilku użytkowników będzie mogło z tego auta korzystać, ale ta opcja również występowała u Ciebie. Jak najbardziej. W wersji, ponieważ wspomniałeś też wcześniej o wersji wyposażenia, V60 Cross Country miało trzy wersje wyposażenia: Kinetic, Momentum i Sumum. Ten samochód, który mieliśmy okazję zobaczyć, jest to wersja Sumum najbogatsza. I ona, jeżeli chodzi o pamięć foteli, również posiadała tą funkcję, natomiast samo ustawienie foteli odbywało się przy siedzisku i również tam znajdowały się przyciski do zapamiętania ustawień. Co ciekawe również, mogliśmy skonfigurować to z kluczykami. Mając dwa kluczyki, dwóch użytkowników, każdy z nich, kiedy odpalał swój samochód, uruchamiał silnik w samochodzie, fotel się automatycznie i lusterkę dostosowywał do naszych ustawień. Tak, w tym modelu również jest taka możliwość. Również można nie tylko te podstawowe funkcje, ale również chociażby ustawienie lusterek zgrać z kluczykiem. Oprócz tego akcesoryjnie można takie auto doposażyć w tak zwany czerwony kluczyk, który przy pewnych ograniczonych funkcjach pozwoli udostępnić to auto innej osobie. Załóżmy, że chciałbyś swojemu dziecku przekazać takie auto do jazdy, będziesz tam mógł ustawić maksymalną głośność chociażby radia czy maksymalną prędkość. Dzięki temu będziesz miał, mimo bezpieczeństwa Volvo, większy spokój, że zapewniasz swojemu dziecku bezpieczeństwo. No to są rzeczywiście genialne rozwiązania. Ten czerwony kluczyk to jest rozwiązanie, które było niedostępne w mojej generacji. Tam rzeczywiście bardziej to spoczywało już na kierowcy, a tutaj widzę Volvo kolejny krok naprzód, kolejne rozwiązanie, które ma pomóc i zabezpieczyć kierowców, użytkowników przed tym, co się mogłoby wydarzyć. Zwróciłem też uwagę, że masz zamontowany nad lusterkiem system on-call. Jak rozumiem, jest to system Volvo on-call, ten sam, który był dostępny w mojej generacji. Aczkolwiek powiedz mi, czy to jest u Ciebie rozwiązanie standardowe, czy to jest dodatkowa opcja?
Tak, obecnie rozwiązanie Volvo OnCall jest już standardowym rozwiązaniem. Jak pewnie wiesz, jest to świetne rozwiązanie, które łączy w sobie właściwie dwie najważniejsze cechy. Jedna to taka bardzo użyteczna możliwość zarządzania kilkoma funkcjami z poziomu naszego telefonu, sterowania chociażby zdalnym uruchomieniem samochodu, otwarciem drzwi, tudzież sprawdzeniem podstawowych parametrów samochodu. Druga to najważniejsza, a mianowicie funkcja bezpieczeństwa. W momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, automatycznie po otwarciu poduszek powietrznych samochód sam wysyła sygnał do Centrum Bezpieczeństwa, które skontaktuje się z Tobą, ponieważ w tym samochodzie jest karta SIM z aktywnym numerem. Operator zadzwoni do Ciebie, przeprowadzi z Tobą wywiad, dowie się, czy coś jeszcze się wydarzyło więcej, tak? I wyśle tylko te służby, które będą potrzebne na miejscu. Jeżeli nie będziesz po dwóch próbach odpowiadał, automatycznie wszystkie służby bezpieczeństwa pojadą na miejsce, żeby udzielić pomocy. To rzeczywiście rozwiązanie, które było również montowane w mojej wersji, aczkolwiek była to opcja dodatkowa, ponieważ w okresie, kiedy Volvo OnCall było wprowadzane na rynek Polski, dopiero były to testy, w związku z czym była to opcja dodatkowa, ale również działająca w ten sam sposób. I myślę sobie tak, że tak jak o tym powiadasz i kiedy rozmawiamy o tych systemach bezpieczeństwa, to warto podkreślić, że tu nie ma kompromisów. Znaczy Volvo w kontekście bezpieczeństwa nie idzie na żadną ugodę, nie idzie na żaden elementarz, który mógłby powiedzieć, to jest niepotrzebne, to jest zbędne. Są pewne rzeczy, które oczywiście można dokupić dodatkowo, nabywając nowy pojazd, ale są pewne aspekty, które są absolutnie wyposażeniem standardowym. Rzeczy, które w samochodzie muszą być, ponieważ tutaj Volvo nie pozwoli sobie na to, aby pozbawić użytkowników poczucia bezpieczeństwa. Nawiążę jeszcze do początku, jak mieliśmy okazję usiąść w tych fotelach. Zwróć uwagę, że zarówno u Ciebie, jak i u mnie jest bardzo duża możliwość regulacji. Ja zwróciłem na to uwagę dlatego, że mam problemy z kręgosłupem i jak wsiadłem do Twojego samochodu, mogłem szybko i sprawnie dostosować podparcie chociażby odcinka lędźwiowego i mogłem od razu poczuć komfort na tych fotelach. W tym naszym drugim egzemplarzu, drugiej generacji, również są takie możliwości. Dlatego jeśli ktoś zastanawiał się będzie, jak może czuć się w Volvo, to po prostu trzeba to sprawdzić, trzeba usiąść w tych fotelach, zobaczyć, jak bardzo są komfortowe i jak dobrze można się tutaj czuć. Maćku, skoro testujemy kombi, to zapomnieliśmy o jeszcze jednym ważnym miejscu. Bagażnik. Właśnie. Na początek niespodzianka. No mój drogi, i tu mnie zaskoczyłeś. I tu mnie zaskoczyłeś, bo to jest rozwiązanie, które w przypadku pierwszej generacji było niedostępne. Tam rzeczywiście musieliśmy ręcznie otwierać klapę, co oczywiście nie stanowi problemu, ale to rozwiązanie niczego sobie. Zwróć uwagę na bagażnik. Mamy tu aż 529 litrów pojemności. Do tego mamy świetnie regularne kształty. Mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwoli nam na podzielenie tego bagażnika na dwie części. Mamy też mnóstwo różnego rodzaju haczyków, na które możemy powiesić zakupy i bezpiecznie przewozić to, co tutaj zlokalizujemy. To jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj koło dojazdowe. W tej klasie jest to bardzo duża przestrzeń bagażowa. Po złożeniu foteli drugiego rzędu mamy aż 1440 litrów, więc to bardzo duża przestrzeń. To rzeczywiście przestrzeń jest ogromna. 529 litrów, 1400 litrów przy rozłożonych fotelach drugiego rzędu. To robi wrażenie. Chodźmy do mojego samochodu, ja Ci pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście, przejdźmy. W moim samochodzie klapy otwieramy ręcznie. Ale wiesz co, widzę, że zrobiłeś to bez żadnego wysiłku, więc tak naprawdę spełnia to właściwie oczekiwania. Absolutnie tak. Dwa teleskopy wspomagają nas przy otworzeniu, w związku z czym działa to rewelacyjnie. W tym samochodzie mamy pojemność bagażnika 470 litrów, również bardzo przestronne, bardzo ustawne wnętrze. Po złożeniu drugiego rzędu foteli mamy prawie 800 litrów pojemności, ale też co ciekawe, zwróć uwagę tutaj. Kiedy podniesiemy półkę do góry, powiesimy ją na specjalnym haczyku, abyśmy nie musieli półki utrzymywać, jak ładnie mamy rozmieszczone, jak apteczkę, trójkąt.
wszelkie elementy w kole zapasowym, tak aby one nam po samochodzie, zwłaszcza kiedy jedziemy samochodem po terenie, nie przemieszczały się dokładnie, nie hałasowały, nie dochodziło do nas żadne dziwne dźwięki. Ale pokażę Ci pewne rozwiązanie, które Volvo wprowadziło. Zobacz. Może się zdarzyć taka sytuacja, że stopniemy gumę. Poza miastem to nie jest problem. Jak wiesz, serwisy dokręcają koła zgodnie z wszelkimi normami producenta i ciężko jest czasem takim zwykłym kluczem odkręcić koło. Volvo wpadło na genialny pomysł, aby... Czy to jest hak holowniczy, który ma... Tak, dokładnie. Hak holowniczy, który jest standardowy w wyposażeniu, który tworzy przedłużkę do klucza. Zobacz, dzięki temu siła razy ramię. Zdecydowanie świetne łatwiej. Rozwiązanie. I to nam oferuje właśnie Volvo V60 Cross Country. Te rozwiązania Volvo na różnych poziomach ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, tak jak systemy bezpieczeństwa, komfort podróżowania, ale tak prozaiczne rzeczy jak przedłużenie klucza od zmiany kół. Świetnie zorganizowana przestrzeń. Podsumowując, myślę, że te dwa modele Volvo V60 Cross Country to znakomite rozwiązania dla naszych klientów. Dwa nietuzinkowe samochody, które łączą samochód kombi i samochód terenowy. Ja w Twoim aucie bardzo doceniam tą nową technologię, nowe rozwiązania, które samochód został wyposażony i wszystko to, co oferuje dla naszych klientów. Tak, jak wynika z naszego porównania, u Ciebie również jest dużo interesujących rozwiązań. Jak wynika z naszego podsumowania, te samochody nie są aż tak bardzo od siebie odległe i myślę, że każdy w nich znajdzie coś dla siebie. W Twoim egzemplarzu zwróciłem uwagę na świetne wykonanie, na świetne fotele i coś, czego nie możemy tutaj pokazać, ale świetne właściwości jezdne, to, co może najbardziej ucieszyć naszych klientów. Myślę, że warto zaprosić Państwa do naszego salonu na poznanie obu modeli, na odbycie jazdy testowej, własne odczucia, jak te samochody dobrze się prowadzą, co one oferują, dlatego miło nam będzie Państwa gościć. Oczywiście zapraszamy na jazdę testową, bo warto wspomnieć, że zarówno jedno, jak i drugie auto to są te samochody, które mogą Państwo u nas nabyć. One są dostępne w naszej sprzedaży, ale zanim warto poczuć, jakie są wrażenia z jazdy i jak wysoki komfort te auta oferują. Dzięki, Krzysztof. Dzięki, Maćku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.